Formela, który zaczynał swoją przygodę ze sportami walki od karate. Karate Shotokan był powoływany do kadry narodowej. Już w 14 roku życia trafił do reprezentacji. Zdobywał medale Mistrzostw Europy i Świata. Między innymi srebrny medal Mistrzostw Świata w Liverpoolu w 2013 roku. Był dwukrotny mistrzem świata karate FSKA. No a karierę w tym właśnie sporcie jako karateka zwieńczył zdobyciem czarnego pasa w marcu 2014 roku. Teraz już zajął się na poważnie MMA, bardzo zresztą poważnie, dodajmy to, traktuje te swoje każde kolejne wyzwanie. Przygotowywał się bardzo spokojnie, pracował na to, aby dojść do momentu, w którym jest teraz, w którym może zawalczyć zawodowo za Kacprem. Teraz tam gdzieś przez moment widzieliśmy i cały czas zresztą widzimy Łukasza Sajewskiego, naszego reprezentanta w UFC. Tak, tak, tak. To on tutaj przyjechał jako wsparcie dla właśnie debiutującego na profesjonalnej gali, a w zasadzie w profesjonalnej walce Kacpra Formeli. Jego przeciwnik Mariusz Michalczuk, już jedno zwycięstwo na gali PLMA odniesione, to było w debiucie, to było na gali PLMA numer 39. Teraz popatrzmy, bo Michalczuk właśnie bardzo się stara, żeby w tej drugiej walce wygrać przez poddanie. Założona balaka, troszeczkę przypominająca może to, co oglądaliśmy chętnie jakiś czas temu w pojedynku Vitora Belforta z Johnem Jonesem. Szybko zerwane jednak tamta próba techniki, teraz kolejna, tym razem dźwignia na nogę, tym razem tutaj panowie troszeczkę tak gdzieś tam próbują wyciągać jakieś techniki. Na tę kończynę nie powiodło się Kacper Formela, przynajmniej tak się mogłoby wydawać. To zawodnik, który preferuje walkę w stójce, no w końcu te doświadczenie z karate gdzieś tam wyniesione, no musi owocować również w MMA. Ale też pamiętajmy to, co wspominałem, Mighty Pulse Gdynia, no i tamto zaplecze tego właśnie klubu, gdzieś oczywiście kojarzonego z Grzegorzem Jakubkiem, no to wszystko powoduje, że możemy też myśleć o tym, że tutaj, no, parterowo też możemy po Kacprze Formeli wiele oczekiwać. Oczywiście to Grzegorz Jakubowski, nazywany przez zawodników i w środowisku Jakubkiem, doskonale znany, doświadczony, szkoleniowy, sam też kiedyś zawodnik, jeden z prekursorów MMA w Polsce. Jakubek, tak zostało w głowie pana Grzegorza Jakubowskiego, trenera, serdecznie przepraszam. Oczywiście Grzegorz Jakubowski i to on gdzieś tam w Mighty Pulse Gdynia z tymi różnymi naszymi gwiazdami MMA, bo tak trzeba powiedzieć o tych panach, którzy walczą na różnych arenach. To on z nimi właśnie pracuje, to on ich gdzieś tam wyprowadzał do tych wszystkich największych sukcesów. Teraz próba ciosu rywala Kacpra Formeli. Bardzo dobrze, ta tylna ręka wchodzi, tak? Uważaj na nogę, jak wchodzi. Lawa noga! Grzegorz Jakubowski, przypomnijmy, to był uczestnik pierwszej walki, wtedy jeszcze nie do końca nazwanej MMA, walką MMA, to było jeszcze rywale tu do pierwszej walki, którą oficjalnie można uznać za taki debiut MMA w naszym kraju. To było 10 października w 2002 roku bodajże, podczas targów Body Show. Temistokles Teresiewicz był przeciwnikiem Grzegorza Jakubowskiego. Ilu tam wychowanków, ilu ludzi wprowadzonych pod Kalman do UFC, a teraz proszę gdzieś tam przyznający się właśnie do tego klubu Kacper Formela, który kolejnymi mocnymi ciosami w tej sztuce próbuje nam przeciwnikiem popracować. Mówiłem o tym, że Michalczuk ma już na koncie jedną walkę, to była walka zwycięska na gali właśnie PLMA 39, o tym mówiłem z Jakubem Jerzuchowskim, zwyciężył ten właśnie pan. Teraz ładny cios, ładne wejście z tym prawym gdzieś tam w okolicy głowy Kacpra Formeli, no ale to jakby specjalnie tutaj wielkiego wrażenia na zawodniku prezentującym Mighty Pulse Gdynia nie zrobiło. Zgodnij to lewą ręką. Blokuj to nogę. Zgodnij to lewą ręką. Ręce na głowie. Spokojnie, ręce na głowie. Trzymaj ręce na głowie. Teraz wejście. Spokojnie, to jest zakrzepij to. Bardzo ładne teraz zablokowanie próby wejścia w nogi Kacper Formela. Mówiłem o tym, może i dobrze radzący sobie, jeśli chodzi o parter, też tutaj może nas zaskoczyć. Bardzo dobrze radzący sobie w stójce, może nas tym parterem zaszokować. Proszę bardzo, oto właśnie dowód na to, że Kacper Formela
kojarzący się z tej właśnie dyscypliny może zrobić bardzo wiele również w parterze. To ta próba balachy nieudana. Kacper Formela spokojnie, konsekwentnie gdzieś tam ustawiał rywala, pracował, nie dawał się specjalnie zagrzać tymi atakami przeciwnika i ostateczności, o właśnie tak jak tutaj zatańczył, zaszedł za plecy i wygrał przez efektowne poddanie za plecy. Zawodnik z narożnika. Jeszcze Kacper Formela, koszulka